Hejka, witajcie na kanale Nudne Chłopaki. Dziś ma miejsce premiera dwóch nowych obiektywów od Sigmy. 17mm f4 DGDN z serii I oraz 50mm f2 DGDN również z serii I, przeznaczonych do bezlusterkowych aparatów Sony lub takich z mocowaniem L-mount. Przyznam szczerze, że te premiery zaskoczyły mnie bardziej niż zima warszawskich kierowców i dowiedziałem się o nich zaledwie 4 dni temu. Co więcej, do testów dostałem tylko tę oto 50. Mimo krótkiego czasu zdecydowałem się zrobić o nich film, o moich pierwszych wrażeniach, przetestować obiektyw na tyle, na ile mogłem. Dla osób, które widzą mnie po raz pierwszy, nazywam się Tomasz Tołoczko. Jestem ambasadorem obiektywów Sigma w Polsce, stąd mam możliwość przetestowania ich jeszcze przed premierą. Natomiast nie mam narzuconych żadnych wytycznych co do tego, co mam mówić, więc staram się opowiadać o nich obiektywnie. A zatem miłego oglądania. Linia I to obiektywy zapewniające bardzo wysoki standard, zarówno jakości wykonania, szybkości autofokusa oraz optyki, i za tą jakością idzie cena. Dlatego też nie są najtańsze. Ta 50 będzie kosztowała około 3290 zł. Chociaż można powiedzieć, że jak na to, co oferuje, jest to niewysoka cena na dzisiejszy czas. Tak samo jak wszystkie inne obiektywy z tej serii, korpus obiektywu zrobiony jest z pojedynczego odlewu. Mając go w ręku, mamy wrażenie, że jest to produkt spółki premium. Mimo wysokiej jakości metalowego korpusu i pozostałych elementów, waży zaledwie 350 gram. Na obiektywie znajdziemy jeden przyłącznik z trybu AF na manual, pierścień ostrości, który chodzi naprawdę lekko i płynnie, co na pewno doceniłyby osoby nagrywające filmy, oraz stopniowy pierścień przysłony, który z kolei bardziej usatysfakcjonuje fotografów. Obiektyw posiada gwint 58 mm, także filtry nie będą drogie i zamyka się go zwykłym kapsem lub magnetyczną pokrywką, która także znajduje się w zestawie. Do tych magnetycznych kapselków można także dokupić fajny brelok, dzięki któremu nie zgubimy pokrywki. Magnet jest uszczelniony przed wilgocią i kurzem. Wewnątrz obiektywu znajdziemy 11 elementów w 9 grupach. 3 z soczewek są asferyczne, jedna za to z super duper pokryciem. Myślicie, że to żart, ale naprawdę nazywa się Super Multi-Layer Coating. Soczewki te naprawdę skutecznie redukują flary i aberracje chromatyczne, których praktycznie nie widziałem na żadnym ze zdjęć, które wykonałem. Dalej mamy 9-listkową przysłonę o zaokrąglonych listkach, które ma zapewnić ładny i miękki bokeh. Należy jednak pamiętać, że aby uzyskać najlepszy efekt bokeh, należy wyłączyć elektroniczną przednią kurtynę migawki. Dotyczy to nie tylko obiektywów Sigmy, ale także innych producentów, w tym także Sony. Polecam obejrzeć film Maćka, który opisuje to zjawisko. Link w komentarzu. Przejdźmy do jakości obrazu. Byłem naprawdę miło zaskoczony wyjątkową ostrością tego szkła. Według wykresów MTF dostarczonych przez producenta, ostrość w centrum obrazu dorównuje nowej 50-1.4 DGDN i lekko spada na brzegach kadru. Ciężko jest mi dokonać tego porównania, ale w moim katalogu Lightroom są zdjęcia z ponad 90 różnych obiektywów i musicie mi wierzyć na słowo, że wiem, kiedy widzę ostre zdjęcie. Kolory prosto z puszki są raczej ciepłe, mają dobry, mocny kontrast i nasycenie. Jeśli chodzi o plastykę, powiedziałbym, że obiektyw daje raczej spokojny i klasyczny obrazek. Do stałych wad należących do obiektywów Sigma możemy zaliczyć winietę. W przypadku 50 zdecydowanie zmniejsza się przy przysłonie 3,5, a przy przysłonie 4 w zasadzie znika zupełnie, oraz sporą dysorcję. Obie te wady znikają również z plików JPG po włączeniu korekcji obiektywu w aparacie lub w przypadku plików RAW po włączeniu korekcji obiektywu z poziomu Lightroom. Jedyne, czego nie da się pozbyć, to oddychanie obiektywu. Biorąc pod uwagę inne szkła, których używałem, powiedziałbym, że nie jest najgorzej. Mimo wszystko jest to widoczna wada, szczególnie podczas filmowania. Podsumowując, chciałem powiedzieć, że linia I to jedne z moich ulubionych obiektywów, co podkreślam przy każdej recenzji tej optyki. Są to szkła przyjemne w codziennym użytkowaniu i chociaż nie są tak jasne jak na przykład obiektywy z linii R,
to są zdecydowanie mniejsze, bardziej dyskretne i w moim odczuciu ładniejsze. Myślę, że ten obiektyw spokojnie nadaje się do pracy zawodowej, gdzie wymaga się jakości, ale niekoniecznie trzeba mieć najjaśniejsze obiektywy czy minimalną głębię ostrości. I zdecydowanie nadaje się dla wszystkich entuzjastów ceniących sobie jakość wykonania i lekkość w podróży czy dyskrecję na ulicach. Osobiście, fotografując tymi szkłami, zapominam, że fotografia jest moją pracą, za to przypominam sobie, dlaczego ją kocham. Do zobaczenia w następnych odcinkach.